8 października wspominamy świętą Reparatę z Cezarei Palestyńskiej, męczennicę. Niewiele mamy informacji o świętej Reparacie. Miała 15 lat, gdy w czasie prześladowania za panowania cesarza Decjusza doniesiono do miejscowych władz o tym, że jest chrześcijanką. Początkowo namawiano ją do zaparcia się wiary, lecz tym namowom nie uległa. Nie zaparła się też wiary w Pana Jezusa w czasie okrutnych tortur. Ostatecznie Reparata zginęła ścięta mieczem w Cezarei Palestyńskiej. Czczona jest szczególnie we Włoszech i Francji. Módlmy się. Boże, Ty ukazujesz swoją moc w ludzkiej słabości. Od Ciebie święta Reparata otrzymała siłę zniesienia męczeństwa. Niech wszystkim, którzy radują się jej chwałą, zawsze wyprasza łaskę przezwyciężania pokus. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.